dzisiaj siema, dzisiaj turniej pokoleń KS Maków z okazji Dnia Dziecka, na którym są podpisy zawodników Radomiaka, ale na razie ich może będę mieć okazję może nagrać. No i dmuchańce. Tutaj licytacja pluszaków z różnych sklepów, z różnych akcji. Tutaj turniej. Nagrody. 1-0 dla Jody. Teraz mecz Akademii Piłkarskiej z rodzicami. Tutaj koszulka z podpisami Radomiaka Seniorskiego i KS Maków i nagrody. Misiek. Rozpadał się deszcz na tym Westynie. Zdobyłem nagrodę za udział w konkursie strzeleckim. No co prawda nic nie strzeliłem, ale każdy wygrał. Gra zielony Maków US, niebieski Maków. Dwie drużyny z Makowa, niebieski, zielony. Zielony to dość spodziewany kolor, bo Maków ma barwy czarno-niebieskie. No ale tak czy inaczej. To jest tylko pokaz. Aby się dostać. Okno, albo to nie twoje drzwi. Ale jak masz podejrzenie, to nie
tą maskę, no bo tam ten... Kolega! 21! I zawołajcie ich, bo mecz grają. Kolega! Mecz gra! Ty jesteś Maków 2? 1. A, nie. To chyba wy gracie. Maków 2. To był pokaz strażacki.
Ostatnie wyjście drużyny, proszę, aby wypowiadali się od prawej strony do lewej. Będzie łatwiej. Pani burmistrz, pan radny, komendantowi wręczyć nagrody. Miejsce szóste w dzisiejszym turnieju, Drogowiec 1-1. Zapraszamy. Brawo! Bardzo proszę do pana burmistrza o wręczenie nagród, pana radnego oraz przewodniczącego sportowego marszu. Przepraszam, bardzo dziękujemy, gratulujemy. Miejsce piąte dzisiejszego turnieju Akademia Piłkarska Grzegorz w Wieluwie. Zapraszamy o wręczenie etap i panu skłowu dzisiejszego turnieju. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Miejsce czwarte, jak to mówią sportowcy, to było najgorsze, ale jednak najlepsze, bo czwarte i siódme. Zespół Wieka jest wiodła jedna na koszta. Zapraszamy. Miejsce trzecie w dzisiejszym turnieju zespół Tarze Klub Sportowy Maków 2. Zapraszamy, wielkie brawa. Brawo! Przypominam, że po wyliczonych nagrodach bardzo szybko przemieszczamy się do trasy z Arną Rowiną zdjęcie i uciekamy przed chwilą. Miejsce drugie dzisiejszego turnieju CKM Drogowiec 1-2. Zapraszamy. Brawo! Wręczenia drużynie zwycięskiej pokaru oraz medali wręczymy nagrody indywidualne. Królem Szczecu z wynikiem 16 bramek w dzisiejszym turnieju zostaje Antoni Leszczyk, Akademia Piłkarska Wciąż. MVP, żeby bardzo był trener, najlepszy zawodnik turnieju, Hubert Huran. Brawo, brawo! I ostatnie wyróżnienie. Ostatnie wyróżnienie się dzisiejsze. Najlepszy bramkarz turnieju. Klub Sportowy Maków Filip Kowalczyk. Brawo!
i zwycięzca pierwszego turnieju pokoju Maka 2024. Naszym przyjacielem z Zawiedzy to patykutem dyrygenta Dominika Małowskiego, Akademia Drukarska 3. Gratuluję. Idziemy do piętra, tak, zostaną pod strażakiem, szybko biegiem tam.